No właśnie, miałeś coś mówić na koniec. Aha, chciałem powiedzmy zacząć temat. W takim razie moglibyśmy się zastanowić na przykład, jakie zmiany mogłyby na przykład nastąpić w tych rasach wyróżniających się na minus i na plus na przykład, nie? Czyli na przykład, co byś takiego hipotetycznie zmienił w barbarzyńcach albo w roju, żeby oni bardziej zrównali się do tych ras w A, albo na przykład, co byś zmienił w Pladze, Imperium albo Minotaurze, że mogliby nawiązać lepszą walkę z tymi wyżej rasami, nie? Zaczynamy od barwy, powiedzmy. Co byś zmienił, żeby, powiedzmy, ta barba jednak no, nie muciła aż tak bardzo, jak muci teraz, nie? No to ja uważam, że myślę, że wystarczyłoby wielkim wojownikom, przypomnijmy sobie, oni nie mają już podatności na ogień, co jest spoko, ale oni też potrafią się okrutnie bić. Wysyłani w polu też potrafią, no i mają dużo pancerza, czyli potrafią też sporo wytankować. Gdyby się wydłużyło ich czas produkcji dwukrotnie, myślę, że to byłby spoko nerw. Bo dają też moralki jednak i są takim odpowiednikiem seniorów, nie? No, to jest dobry, bardzo dobry pomysł, bo w sumie wtedy sprawiłoby to, że barba znacznie później by dochodziła do tego momentu, że jest już nafidowana w moralkach i te jednostki zaczynają rzeź. Mhm. Bo teraz jest problem taki, że już rozwinięta barba w lejcie ma tyle moralek po prostu, że nawet te pojedyncze jednostki, one zaczynają tak mucić niemiłosiernie, nawet smoki, pojedyncze pegazy, nawet wtedy ci łupieżcy po prostu mucą tak strasznie, że oni no, w lejcie nie mają w ogóle podejścia teraz obecnie, rasy nie mają do tego, niestety. Dlatego rzeczywiście mogłoby być to dobrym pomysłem, żeby po prostu ta barba dochodziła dwa razy wolniej do tych moralek, nie? No. Dlatego to myślę, że to byłaby dobra zmiana. A ty masz coś do zasugerowania? Względem barby? No to te wydłużenie tych moralek, nie? Czy coś jeszcze bym zmienił? Tak poza tym chyba nie? Chyba nic, nie? Bo łupieżców bym w sumie dalej nie tykał, nie? Oni są dalej mocni. Ja wiem, że wiele graczy narzeka, że oni już nie są tacy kurde pancerni i tak dalej, nie? Ale no, nie mogą być bardziej mocni, tak? No. Bo byłoby to już znowu przegięte, tak? No, ci łupieżcy, no, oni przez to takich już mniej widać po prostu, bo na Lakesach o wiele mniej działają. To jest też problem już w tym momencie mapy, bo ci łupieżcy, oni muszą napierać przez jedną linię tak naprawdę, tak? Dlatego zanim dojdą do budynków albo do jakichś lepszych celów, oni po prostu dostają popysku od łuczników, maszyn, magów, wszystkiego strzelającego w zasadzie generalnie, tak? Tak. Natomiast na takiej innej mapie, powiedzmy, tak, na przykład Islands albo na przykład na Daen, ja myślę, że ci łupieżcy, oni by się sprawują się dalej tak samo dobrze jak w sumie wcześniej, tak? Jesteś w stanie uderzyć tam, gdzie boli, tam, gdzie nie ma obecnie wojsk wroga, masz do tego i szybkość, i mobilność, i co tylko zechcesz, tak? Więc łupieżce to nie jest punkt, który bym zmieniał mimo wszystko, tak? Tylko te moralki, nie? No bo to jednak dużo dają te moralki tym barbom i one zaczynają naprawdę mocno teren. Co do innych tych, to chyba nie zmieniałbym nic więcej, nie? No spoko. Dobra, to teraz rój. Rój? Co można by było zmienić rojowi, żeby wrócił do A? No mnie się wydaje, że jedyne co, no to minus 5 damage'a dla kapłanów. Mieliby wtedy 35. Nie bili. No i tyle. Bo w sumie tych żywiołaków ognia już bym nie zmieniał. Oni dostali popysku trochę i oni już wyglądają w porządku. Tak. W sumie... Ale nadal się potrafią skręgować i po prostu są jednymi z szybszych magów. Dokładnie, bo kiedy wszyscy magowie dostali nerfa w postaci prędkości, ci skorpionpryści jednak dalej zachowali swoją dawną mobilność, nie? No minus to jeden dostali, to nadal 14. Ale to dalej jest dużo, nie? No. Kiedy w porównaniu do takiego Muna, co rusza się jak smoła, albo goblińskiego szamana, który już w ogóle chodzi jak nie wiem co. Więc no... Myślę, że nawet minimalne zmniejszenie obrażeń tym skorpionprystom w sumie spoko pomysł, nie? No też.
A czy ja bym coś zaproponował do roju? No. Tak się zastanawiam w sumie. Czy ten nerw kapłanów by się wyrównali trochę przeciwko Srati przynajmniej? Nie wiem, zastanawiam się wiesz nad dwoma rzeczami. Pierwsza to cena samych kapłanów, no bo jednak raz, że sama krycha, w drugiej oni nie są wcale tacy drodzy. Nie? Mhm. Szczególnie już po tych. Może jakby tam 50 krychy dodać czy coś, byłoby ich mniej, nie? No, bo jednak już było dodawane koszt w krychy. Już było dodawane, ja wiem. Mhm. A wcześniej byli jeszcze tańsi. No. Ale to wiesz, to takie na razie przemyślenia tak wiesz, na szybko może, nie? No, znaczy się tutaj... Problem jest też to, że w sumie rój, jeśli jest jakąś rasą, która może dawać kryształ albo ma dużo, produkuje kryształ, to w tym momencie rój zaczyna robić tak dużo tych Scorpion Priestów, w dodatku jeszcze jak są supowani, wiesz, że szybkość wychodzenia jednostek tego, nie? Wtedy ci Scorpion Priesty, zamiast być valuable jednostką, która powiedzmy robi te jednostki cały czas, te darmowe, tak? Albo nawet ściąganie tego, to oni po prostu stają się totalną core jednostką, że na polu przestaje, w ogóle nie ma Scorpion Człowieków, w ogóle nie ma Skorpionów, Skarabów, nic, tylko są po prostu same Scorpion Priesty. Wiesz o co chodzi? No, no, no. Że ona stają się... jeśli masz kryształ przy roju, to oni trochę działają tak jak muny kiedyś, że są same muny i po prostu samych munów się nie przedrzesz w PL, nie? No, no, no. Dlatego o to chodzi, wiesz, że... No nie wiem, no coś w tym stylu może, no bo jednak patrząc na przykład na grę z wczoraj, co grał Rojem grał Zoroth na przykład, nie? No to on na przykład później w ogóle już olał jakiekolwiek jednostki i ja widziałem dosłownie tylko masy Scorpion Priestów, nic więcej nie było, nie? Tylko sami Scorpion Priestów. No i te żywiołaki ognia, które czasami klikał, nie? No. I to tak, wiesz... No właśnie, czy ich przypadkiem za dużo nie ma, no bo jednak fajnie by było, żeby te... Nawet tych Scorpion Choków po prostu, żeby robić, nie? A nie, że po prostu wszyscy balą, jak mają tą krychę, po prostu lecą Scorpion Priesty, ile wlezie, nie? A drugim pomysłem, w sumie, no nie wiem, te apy do wychodzenia z gniazd, one się robią całkiem szybko. Nie wiem, ile tam jest dokładnie ich szybkość wykonania, ale one się robią w sumie szybko i z nimi tak nie jest jak z apami baśniowej istoty, że każdy następny upgrade robi się dużo, dużo dłużej, nie? No, no, no. Ich upy w sumie robią się bardzo szybko, w dodatku są bardzo tanie, tak? No. Więc zastanawiam się na przykład, czy by, no nie wiem, wydłużenie trochę ich na przykład o troszeczkę, nie? Wydłużenie przykład... buffów czy czasu produkcji kapłanów? Bo w sumie... Wydłużenie buffów. Aha, no. bo nie sądzę, by z innymi jednostkami był taki problem. No to może faktycznie tylko kapłanów wtedy wydłużyć produkcję. No bo jednak jak na generałów robią się całkiem szybko, nie? No. No przez te plus 50, tam chyba na końcu jest 50%, nie? Czy więcej jest? Czekaj. No, no. Prawie, bo... Tak, no. Tak, 50. Ale jednak no to... muszą mieć też trochę niższe ceny, bo jednak dochodów nie mają i się to inaczej się do tego dochodzi. Tak, ja ceny bym tego nie zmienił, nie? No. Tych badań, bo to nie jest baśniak, że ma nieograniczone ilości złota, ma 4 dochód i no. No, ale to są takie 3 luźne propozycje od nas w sumie, co by może pomogło Rojowi, a raczej nie pomogło w niewyróżnianiu się już po prostu więcej. No to teraz możemy w sumie zacząć od dołu, nie? No. Co byś zmienił na razie, żeby była w sumie A? No, jeżeli Mati to ogląda, no to myślę, że tutaj bym zastosował zmiany wcześniej przedstawione i których nie testowałem na botach, uwaga. Tylko po prostu na przykład z Arturem wtedy robiłem sobie taki test, że grałem sobie leśnym elfem, jemu dałem plagę na jednej linii Lakesów i spróbuj mnie przepchnąć, nie? Mówię do niego. No i faktycznie tutaj na przykład te szamba plus 4 limitu, tańsze stosy czaszek i tańsze... A, to mój pomysł. Tak. Tak, i testowałem to. I byłoby spoko, gdyby nie przejmowanie, oczywiście. No bo jeśli chodzi o tego przejmowania, mogło być problematyczne, to prawda. To prawda, ale no bez przejmowania byłoby to opresyw jak najbardziej, ale nic czemu nie dałoby się zarazić i przez co zaraza nie miała...
co nie miałaby dojść do limitu. No i ten. Myślę, że można by było wtedy taki mały kompromis. No, plaga potrzebuje większego reworku niż inne rasy. Po prostu. Tu trzeba nieco więcej rzeczy pozmieniać, żeby działało. To. No. Bo od samego początku ta rasa jest taka, że ma niby wszystkie rodzaje. Niby wszystkie rodzaje damage'a, a. No i co z tego? No i co z tego, dokładnie. No to ja tutaj nie mam co dodawać, nie, bo to w sumie był mój pomysł, żeby w taki nie, sposób... Nie, ale jest dobry, bo to testowane było i można z mniejszym gdzieniegdzie tego odebrać. Natomiast no niech będzie rasą jakąś dominującą Blade albo mogącą zrobić dużą liczbę jednostek tanich, ale które klasą trochę odstają. No i byłoby to ok. To ja tutaj więcej nie mam co dodać, nie, bo to mój pomysł. No. To jedziemy dalej. Imperium. Co by było potrzebne Imperium, żeby trochę być wyżej? Imperium, myślę, że tam troszkę najemnicy mogli być tańsi, te 15 zł. Czarni magowie zwiększyć odporność do 20. No i biali magowie mogliby mieć ten sam attack speed co czarni magowie, bo czarni magowie mają trochę lepszy od pozostałych dwóch. To ja bym zaproponował tak. Pierwsze co, to bym może zaproponował minimalną zniżkę w halabardach nawet, wiesz? Mm-hmm. O niewielką ilość metalu, żeby było trochę tych halabard, było troszeczkę więcej. Albo żeby nie pruły tak gospodary całego Imperium, nie? Mm-hmm. Bo nie wiem, czy to... wątpię, żeby to zmieniło coś takiego, że nagle Imperium stałoby się Bogiem w midzie, no bo jednak te halabardy, one mają jednak swoje wady i tak dalej, tak? Ale właśnie trochę większa ich ilość mogłaby sprawić, że ona by się lepiej trzymała w polu. Mm-hmm. Znacznie, nie? To jest raz. Druga rzecz, której bym się zastanawiał, to bym zmienił koszt czarnych magów. Mianowicie jest teraz tak, biały mag kosztuje 200 kryształu, czerwony kosztuje 100 zł, 100 krychy, natomiast czarny mag kosztuje 200 krychy chyba i 100 zł, nie? Tak. Albo 200 zł, nie, 100 zł chyba. 100 zł. I 100 zł. I może by faktycznie było na przykład zmniejszyć trochę jego cenę na przykład w kryształ, nie? W sensie... No bo jednak on jest trochę lepszy od czerwonego maga, tak? Więc może, nie wiem, to 50 kryształów, 100 złota, nie? No bo jednak jego cena jest całkiem spora, no bo to masz 100 złota, które leci mocno w Imperium i masz jednocześnie 200 kryształów, które spalasz już mocno na magu, bo jednak biali magowie i tak dalej, tak? Więc to byłby w sumie spoko dodatek, no bo jednak tych czarnych magów zawsze nie byłeś w stanie zrobić dużo, a to jednak to wyssanie many jest w niektórych matchupach Imperium kluczowym, powiedział, do funkcjonowania w ogóle armii Imperium. Mm-hmm. Tak, bo jednak jeśli nie wysiesz many tym magom albo właśnie tym strzelcom z typu młony, tak, to po prostu armia Imperium jest totalnie niszczona do zera, tak, bo tam kasujesz po prostu piorunami czy coś, ale jeśli wysiesz takich strzelców czy coś, ta armia Imperium sobie radzi, dlatego może rzeczywiście byłby to fajny pomysł, żeby tych po prostu czarnych magów troszkę stanieć, nie? No bo oni dalej są drodzy. Kosztują 2 surowce, sporo krychy. No i tak to wygląda w tym Imperium, nie? Mm-hmm. Czy coś bym jeszcze może zmienił? Nie wiem, no... Ja bym najbardziej chciał, gadałem o tym z Mati, ale Mati powiedział, że to jest nie do wykonania, no, żeby te robienie tych najemników można było zrobić, że Infinity, nie? Bo mnie to strasznie irytuje, że ja muszę po prostu za każdym razem, jak wyjdzie najemnik, to ja muszę klikać następnego, nie? Mm-hmm. A jeśli byłaby możliwość, wiesz, po prostu zaznaczyć, że rób mi cały czas tych generałów różnych, tak? Ja bym bardzo często tego używał w Imperium, od razu mówię, nie? Szczególnie już po tych zniżkach 50%, nie? I to może fajnie też by było, komponowało się do Imperium, że nagle wchodzi ci jednostka, która zmienia przed jej bitwy, nie? To jest z tego, no ale to Mati mówił, że raczej kiepsko z tym będzie, nie? No to jest problem. Mhm.
Albo żeby chociaż, nie wiem, wiele razy można było ją klikać, nie? No. A tak to ona się blokuje, wiesz, klikasz raz jak badanie i już więcej razy tego nie klikniesz i to jest problem. No. I to chyba wszystko, nie? Tak. Kiedyś myślałem, żeby dać im pierwszy poziom regena many, ale to nie wiem, czy wtedy Imperium nie byłoby zbyt mocne, no bo jednak ci biali magowie cały czas healujący z tymi mogą być OP. Mhm. No bo w sumie jednak mają te dużo, oni mają dużo many, bo mają dwa upgrade'y po plus 15, tak, mm-hmm. do many, więc nie wiem, czy nie byłoby to zbyt OP, więc tej zmiany raczej nie będę proponował. Mm-hmm. Co prawda ten pierwszy up do regeneru many to nie jest jakoś szczególnie dużo jeszcze, nie? Mm-hmm. No bo pierwszy daje 100 chyba, tak? O połowę, znaczy się połowę, 50% daje. No, 50%, a później już trzeci na przykład 300% chyba daje, tak? No. Czyli to razy 3 w zasadzie. Mhm. No, no ale to tam... raczej nie jest to coś, co chyba Imperium by potrzebowało, patrząc na to, że mają dwa apy po prostu do zasobów magicznych. Mhm. Dobra, no to jak to jest wszystko, to teraz można by pomyśleć na temat Minotaura. Co zrobić, żeby nie spieprzyć tego tak jak wcześniej, żeby znowu były OP, ale jednocześnie, żeby może jednak trochę silniejsze były. No, te areny na pewno, ale czy coś więcej, no to... No ten zmiana kosztów tej areny byłoby w sumie spoko, nie? Mm. Przede wszystkim tam w kamień ten obciąć, no bo jednak te 180 kamienia to jest kurde dużo, nie? Mm-hmm. A wtedy można byłoby w early po prostu zastosować więcej minotaurów niż bazylii, tak? A tak to nigdy nie jesteś w stanie zrobić wystarczająco aren, żeby to miało sens. No tak. Ten raz, tak? Jesteś trochę zablokowany tym kosztem aren. Dokładnie tak. Co tutaj jeszcze można by było zmienić? Może jednak stójkować trochę cenę tego topornika, w trochę metalu odciąć. Dalej by kosztował dwa kierowca, znaczy, ale wiesz, może... topornicy... bo on jest słabszy, nie? Znaczy... jednak, niż wcześniej był. Tak, ale są cost efficient, jeżeli nimi posterujemy. To prawda. Już prędzej bym właśnie spuścił cenę albo temu Minotaurowi, albo Gnolowi, czy coś takiego. O, to jest dobry pomysł, żeby tego Minotaura na przykład, nie wiem, 20 metalu, albo 10 metalu nawet z niego zjeść. 10. 10 by wystarczyło, bo 20 była już obniżka przy okazji właśnie tych... Domyślam się, co było, rozumiem. No, w każdym bądź razie... nie powinno być to jakoś super OP, w każdym razie tych aren byłoby więcej, ale 90 metalu za jednego Minotaura, który bez buffów bije 12, 5 armora. No te apy bardzo dużo zmieniają w Minotaurach, nie? No, jak je zrobimy, jak za nie zapłacimy. Nagle masz jednostkę z 32 obrażenia obuchowego plus 10 armora, tak? No. To jest... za marne wtedy 90 metalu, nie? Mm-hmm. W dodatku perkujemy tą jednostkę za friko i jeszcze możemy piwko dać. Mm-hmm. Dlatego no, trzeba być ostrożny zawsze w moim zdaniem zmienianiu Minotaura, bo zaraz może wyjść no, tak jak z tymi bazylami wyszło, że nagle ludzie zaczęli grać 25 golda w Minotaurach i zaczęli raszować z setką bazyli w 10 minucie. To było raczej w 5. Znaczy, no to myślę, wynika po prostu z tego, że nie opłaca się za bardzo w te areny iść, więc no, jeżeli już mamy mieć bazyle tylko, no to nie, miejmy ich dużo. No a... ale teraz już i tak dużo nie zrobisz, no bo jednak cena poszła do góry złota, nie, w bazylach. No i o ile rozumiem, że kontrowersja może być przy kosztach Minotaurów czy tam Gnoli, bo właściwie sami się spłacają poniekąd. Tak areny bankowo uważam, że mogłyby mieć niższy koszt. A tak to w zasadzie tyle, nie? No. No i ten, no nie wypowiadamy się niby o rasach z A, ale no kurze krasnoludzkie mnie irytują. Co byś w nich zmienił? No żeby dało się je zajebać. Coś. Nie, bo ich HP-ki z ich expami się strasznie skalują, bo za pierwszy poziom dostają 5 HP, a za drugi już 10. I jeszcze jest to odporne na żywioły i mam pierdyliard zasięgu.
No dobra, to było chyba wszystko, nie? No. No, dziękujemy za uwagę. Ja byłem Jora, ze mną był Kakap. No hejo. No, na razie.